Kombinuj dziewczyno, nic dzięki przeminą. Buję się na róże i łap te dolary. Witam wszystkich po dobrodziejsku w kolejnym odcinku z serii GTA 5, tryb fabularny, tryb fabuły. Masz tutaj jeszcze. Awa, jeszcze masz tutaj pieniążki, bogaty jestem właścicielem tego klubu, ale już starczy, bo musimy iść, bo mamy robotę do wykonania. Witam wszystkich, jak się macie? Jak się bawicie? Jak tam? Co tam w komentarzu już skrobiecie? Nie mogę się doczekać, aby waszych... Cicho tam, porozmawiam z widzami. Nie mogę się doczekać, aż z wami tutaj po prostu porozmawiam sobie w sekcji komentarzy, więc jak najbardziej zachęcam, oczywiście, dla tych ty. To nie, tutaj to... Dobra, Żaneta, pilnuj klubu, pan wychodzi. Mirek, na razie, cześć, siemano. Także tego. Witam. W ostatnim odcinku, jeśli oglądaliście, jeśli nie, to oczywiście. O, przepraszam bardzo. Patricia, Mrs. Madrazo. Trevor. Oh, I miss you. All you boys. Miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. No właśnie, i tutaj Patricia, żona meksykańskiego chyba gangstera, trochę mnie ubiegła, bo właśnie w ostatnim odcinku no trochę nam się chłopaki pokłócili i coś tam, Chińczycy się też jakoś do tej całej sytuacji zamieszali i wyszło na to, że Trevor uciekł, a Michael został schwytany przez Chińczyków. I teraz kwestia, czy, a właściwie kiedy ta empatia głęboko zakorzeniona w Trevorze się obudzi i pójdzie po prostu swojego kumpla wyratować. Ale się zwinęła jak scyzoryk. Dobra, wsiadamy w auto i jedziemy. Kurde. Ciekawe, czy przecież to... Ja widziałem ludzi na internecie, którzy próbują tak wybić szybę po prostu jednym tym pchnięciem pięści, a zawsze, za każdym razem te szyby przecież chyba są mocniejsze, to nie wiem, to jest chyba tak trochę przekłamanie, nie wiem. Jak uważacie, czy jest jakiś złodziej samochodów tutaj w komentarzach? Jeśli tak, to proszę mi napisać, czy rzeczywiście się da pięścią przebić taką szybę samochodową. A my musimy tylko szybko spojrzeć na mapę. O, jesteśmy bardzo blisko w sumie. Devin. No dobra, no to jedziemy, zarąbiście, że jesteśmy bardzo blisko. GPS mamy nastawiony i ruszamy czym prędzej na kolejną misję. Mam nadzieję, że dzisiaj no tak ze dwie misje, jakby nam się udało popchnąć po prostu tą fabułę. Szczerze wątpię, czy... Tam znowu odjeżdża ten... A nie rozkojarzaj się, dobrodzieju. Nie rozkojarzaj się, dobrodzieju. A tu jest chyba okolica, czy tu Franklin mieszka, czy mi się wydaje? No to chyba Franklin mieszka, czy nie? Nawet nie wiem. Zaraz zobaczymy, co tutaj? Oho, Lamar! Lamar Davis, what's up? I'm part of the team, that's what's up. Team? I don't do teams. Devin Weston's car still in team, the one Frank's running. Oh yeah, that one. Hey look, I boosted the ride, I'm about to meet your boy Franklin, and I need your ass to pick up the Packer, meet us outside the garage, and we taking these motherfuckers up to Bolito Bay. All right, buddy. Fine. That's a long trip. Okej. Czyli może jednak nie będziemy sterować Trevorem, tylko będziemy Franklinem, zakładam? Tak, jedziemy. Ale Franklin normalnie jak taki typowy czarnoskóry raper sobie furę odwalił. Jeszcze tylko brakuje właśnie jakiejś muzyki. Puściłbym wam, ale oczywiście YouTube już kompletnie mnie znienawidzi za jakąś tą naruszanie praw autorskich i nie tylko. I pewnie nie tylko by mi obciął jeszcze bardziej zasięgi, ale do tego jeszcze by zmutował audio, żebyście nic nie wiedzieli, tylko by po prostu było w ten sposób. A, nabraliście się? Tak, sprawdziliście już tam, czy audio czasem się nie zepsuło. Taki kurde, normalnie aktor Oscara warty. Dokładnie, ze spalonego teatru nawet możemy powiedzieć. Dobra, rura, trzeba przetestować trochę tą brykę. Zobaczymy jak sunie po tych szosach lokalnych. No nawet spoko, powiem wam. Trochę tutaj muszę uważać, żeby jej te nie zarysnąć, bo to szkoda takiego auta dobrego, fajnego. Gdzie ja tutaj mam? Tutaj mam wjechać, tak? A-swipe? O, tu są, dobra, tu są chłopaki. Let's get that shit cracking, nigga.
A, że ja mam z nim wsiąść, tak? Aha, przepraszam, myślałem, że pozwoli mi moje autko tutaj prowadzić. No dobrze, dobrze, dobra, no to dajemy. Uuu, jak szarpnęło! Aż normalnie mnie dreszcz po plecach przeszedł. O, ładnie. Jaka zajebista furka. So tell me what happened. I saw the ride, I took the ride. No drama. No security. No one saying, who the fuck is this gangly motherfucker doing in my car? You gotta watch out, what you fuck with this ride for? That's worrying, man. That's some shady ass shit. Man, chill. No, Franklin ma rację, że jeśli chodzi o te fury, które mieliśmy... Line it up on the truck. My favorite gang. Ah! Nice. Boss man's happy. Then we'll get moving. And this old bust ass nigga ain't no boss. Enough, nigga. Get your ass in the truck. Let's go. God damn. No, ciekawe, co teraz się wydarzy. No, to jest podej... Za łatwo to wszystko idzie. Zdecydowanie za łatwo. A Trevor mógłby już się obudzić i trochę o Michaelu pomyśleć, bo pewnie gdzieś tam jest skitrany w jakimś magazynie u cinkciarzy. Cozy in here. Scooch up, homie. That crazy dude? Oh hell no, that nigga stank. Get over here. Don't bite. That ain't what I heard. All cannibalistic and shit. Frank, what you been telling him? I say what I see, homie. You dig on man meat. Rumor and hearsay. We got a long way to go. I get comfortable. All right, nigga, but don't try nothing. How far is it? In this thing? Yeah, about 4 hours. Shit. It's your operation, Slick. Shit, if you all right driving, I'ma catch up on some sleep. Go for it. It's alright being the boss. Meant to be running things, but this fool's sleep. Yeah, I'll be asleep when your ass stop talking, nigga. Some boss. No i dobrze, no i dobrze. Czyli niby 4 godziny jazdy nas czekają. Michael, this creeping days are done. Well, what you mean? He stopped creeping? No more creeping for him. He like retired from creeping. From everything. That's funny, cause like the boy Frank didn't mention shit about that. And as a matter of fact, I don't even know the dude. But considering the mutual acquaintances we got, I would have liked an invite to the retirement party. There were no party. No party? I used the term. Pardon? I used the term retirement euphemistically. Euphemistycznie, dobrze, dobrze. Hills dudes and East dudes and fuck dudes. You talk fruit. It's unconfirmed. What's unconfirmed? The fact that you talk stupid or the fact that you do some messed up shit? Or where the other dude's at? Like, maybe he's dead. The last one. Aw, shit, man. Fuck. Do Frank know about this? I don't know if Franklin knows, but let's just let him sleep. Shit. Yeah, it's a bummer. But, you know, he wasn't a good guy he made out. Man, dude was a killer, a thief, a liar, and irritable as shit. Yeah, a liar. Above all else, a fucking liar. Homie, you sound like some bitch he ain't called. Like, he lied to me. I am some bitch he didn't call. Kurde, żem źle pojechał. Tak się zagapiłem na to, co oni mówią. Uuu! Damn! He fucked the fucker himself. Shut up. Man, the first time's always special. I hope he was gentle with you. Enough of that! And enough about me fucking. I don't do that. As a rule. Maybe when I got to LS, I was a little overwhelmed by the place. I got a little out of control. But that ain't who I am, for the most part. But the Michael fucked you. Yeah. The Michael fucked. And the Michael fucked. Ooh. And the Michael fucked Brad. And the Michael ran off with the FIB. Brad? Who the fuck is Brad? Brad is our boy back from the day. And Michael killed. Słuchajcie, słuchajcie, bo to bardzo ważna historia jest. Nie podoba mi się ten helikopter tam. But if he was dead, you'd be cool because of this Brad dude who died whenever. Yes. Man, I thought you and Michael were tight. So did I. Okay, that makes a lot of fucking sense. A to ci słodka historia.
It's a lonely old road, ain't it? Lonely? Hey, I couldn't say. I mean, not really. A road's a road. It ain't got abandonment issues. Truckers on the blacktop making do. I don't need to make do. I need to make snaps on these rides. Sure. Yeah, the time will come. It's what happens before we get paid is what? Franklin's asleep. It's just me and you. What? What you trying to say? You want me to jack you off or something? Jesus, no. God, no. Of course not. Unless... Man, you's a sick fiend. Just fiending for some friendship. Friendship? Right, whatever, man. It's just... Truckers are a symbol of this country. And a part of its mythology, like cowboys, gangsters, hobos, gangbangers. Truckers are about the unsexiest myth I ever heard. Apart from hobos. Maybe tied with hobos. Freedom. Loners in the night. You know what truckers do? Cut up women and get other dudes to jack them off. Come to think about it, aside from not lugging freight around the country, you got about all the necessary prerequisites for a fine career in haulage. No shame in that. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. So is friendship. All right. I see you still touching. Nie chcę im się wcinać zdanie, bo oni tak zajebiste teksty walą. Devin Weston's hand up his ass. Right up to the elbow. That dude, real sick. Ooh, it's repulsive. But, well, once he's paid us, he can be whatever we want him to be. Prawda. What you want him to be? I want him to be someone who understands that all the money in the world can't save him from a nasty guy who thinks he's an asshole. That's something I want to see. Halo, z drogi. So, tell me, man, how y'all end up meeting? Michael introduced us. Me and Frank didn't exactly travel in similar circles. Nah, I mean the creeper. Michael? Yeah, I don't know. Yeah, you know. Sorry, I don't want to reminisce. Your wounds ain't healed. You such a delicate little old bitch, ain't you? Where your pussy at? What you got in there? Screw it! That's good. Let it out, homie. Go on, let it out. Vent. The turd was probably playing me from the start. Right, yeah. Probably. How you doing? Where? When? All right. Fuck! I was running this small air freight outfit in North Yankton. Tiny operation. Oh shit, what's happening? Wake up, you dozy motherfucker. One time was on a ride. This is what happens when you fall asleep on the job. What you gonna do? All right, shit. I'll handle this. If you keep driving, I'll use the JB-700 to get rid of him. Man, Molly said there'd be some hardware on board. No dobrze, no skoro tak. O, standardowo gliniarze nas tutaj będą. Jak tam? Woo! No dobra, czyli ogólnie no gliniarze się do nas przyczepili. Kto tam takie dźwięki wydaje? Franklin chyba na tej przyczepie, nie wiem. Mam nadzieję, że ten, że Lamar tam nie wali konia Trevorowi. No dalej. Jak tam? Jak tam? O, dobra, ten już... A, mamy... Dobra. Uuu! Jak ja mam to ten, niby bronić ich? Mounted guns. Kurde, zajebiste. Ty, dawaj, rura, ty jak samochód Jamesa Bonda. Ja nie wiedziałem, że taką furę mamy. Nie pamiętam, żeśmy ją kradli. Patrzcie, jak to sunie w ogóle. No, jazda i do przodu. Woo!
Easy. Easy, easy. Dobra. Dobra, do przodu, prujecie, prujecie, panowie. Mam wjechać, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo, co? Wow! Cześć, chyba źle zrobiłem, że tak powiem, zjechałem z tego, ale chciałem nawrócić ich tak na czołówkę, na kurczaka trochę ich zrobić, ale zaraz ich dogonimy, spokojnie. Dawaj, rura, rura, rura! Ale zajebista jest ta fura. Dobra, dobra. Woo! O, tu jest jeszcze jeden, to czekaj. Co się stało? The cops will let to drop off point. A kur, zapiął. Miałem się ich pozbyć. Za bardzo się cackałem. To Lipton. To ja nie wiedziałem, że tak trzeba zrobić. Wasze zdrówko, herbatka z prądem. No dobra, ja się z nimi zaraz zajmę w takim wypadku, no. Gdzie oni są? Dobra, jeden z... O! Wow, wow, wow! Kurde, zobacz jak mnie obróciło. Dawaj, dawaj, dawaj! Dalej, goń, 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 goń. Kurde, trochę czasu straciliśmy, mnie przepchnął dziad jeden. I weź tu, bądź mądry. No już, 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 jadę, jadę, jadę. Uuu! Kur... Dobra, dobra, skup się, dobrodzieju. Bo tutaj łatwo nie będzie. No już, jadę, jadę, jadę. Dobra. Dobra, poszło. Jeszcze? Jeszcze jeden, czekaj, bo tam jeszcze jeden jedzie. A! Dostał. Dobra, dostał. Dawaj, dawaj. Ty, oni jeszcze jadą. Serio? Dawaj, dawaj. Ale rozruba. Jak to? Jak to abandon? No bo ja z policją tu się siłowałem. Trzech razy sztuka. No dobra, niech sobie przyjadą. Ty, jak oni... Kurde. Dalej, jedzie, jedzie. Dalej, szybko, szybko, jeszcze dwa wozy, jeszcze dwa wozy. Dalej, rura, rura, rura. Nie ma co czekać. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Dobra, chyba. A nie, jeszcze jedzie, zobacz, dziad. Dobra, jeden zdjęty. Drugi zaraz będzie zdjęty też. Dawaj tych. O, chyba go trafiłem elegancko. Jeszcze ktoś? Tam jeszcze jadą, tak? Dawaj, jeszcze trochę dystans musimy uciąć do ciężarówki, żeby nie było lipy. Dawaj, 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 rura, rura. Dobra, i teraz. Woo! O, nice, jak go wywaliło. Wow. Dawaj, dawaj, jeszcze. Dawaj. Dawaj, dawaj, jeszcze go tutaj. Dobra, zdjęty, zdjęty. Jedziemy, jedziemy. Ktoś jeszcze za nami jedzie? Chyba nie. Chyba ich się pozbyliśmy. Oj, chyba ich się pozbyliśmy. Molly, siemano. They slowed us down some. That
it's not surprising. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat? Man, you could have told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio truck stop. Be here soon. No dobrze, dobrze. No, czyli do trzech razy sztuka się udało. Jakoś, jakoś. Już nie mogę się doczekać, żeby obejrzeć, jakie miny waliłem podczas strzelania, bo się skupiałem po prostu jak pies w parku przy sraniu. Ale najważniejsze, że się udało. Ciekawe, czy tutaj, no, czy się udało. Jeszcze nie dojechaliśmy, więc nie ma co się, że tak powiem, szczypać. Mam nadzieję, że tutaj już będzie bez problemów. Ja tak na wszelki wypadek. Chicken! Co tam, panowie? O Jezus! Pardon. Dobra, i tu zjeżdżamy, tak? No dobra, elegancko, dobra. Ale zajebista jest ta fura, naprawdę, z tymi pistolecikami na przedzie. No spróbujemy. Siemano. Cześć. Siema. Franklin. Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost cars and pop motherfuckers. Maturity is not really my fucking thing. Kradnę samochody i zabijam ludzi. Czego się spodziewać? Emission passed. Ile? Kurde, znowu 50%. No coś mi nie wychodzą ostatnio te misje. Wszystko na 50% robię. Taki, no, trzeciego miejsca zawsze startuję. Kurde, ile mam jeszcze czasu? No nie za wiele. Lester, powiedz mi tu jedno, przyjacielu. Hey, look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dawg. Huh. Let's see, his phone is offline, his credit cards aren't active, this is aberrant behavior. Last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now, nothing. Damn. Is he in the city, dawg? Shit, he could be in trouble, huh? I don't know, but it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, alright, homie. Look, send him to my aunt's crib, alright? No dobrze, niech i tak będzie. No czyli Trevor zakładam, że nam wkrótce powie. Co to? Marianne. Może tą misję jeszcze zrobimy przed końcem, co? A niech będzie, zobaczymy. Zobaczymy, o co tam chodzi. To jest chyba jakaś misja poboczna. Zaraz mówiłem, że misji pobocznej nie będę robił, ale nie mam ochoty jeszcze kończyć odcinka. Zaraz mam 20 minut do live'a, ale zobaczymy, czy nam się uda. Przynajmniej będę się ścigać z czasem, może motywacja mi wzrośnie, może bardziej efektywnie jakąś misję wykonam i dostanę coś więcej niż... Wow! Shit! Może dostanę trochę więcej coś niż brązowy medal. O, Farming Simulator, patrzcie. Też dobrze. No dobra. Chyba trochę se koło zepsułem od samochodu. Coś tak widzę. No zdecydowanie se koło zepsułem. Będzie trzeba coś ukraść, zaraz zobaczmy. Czy są jakieś fajne auta tutaj? Nie. Nic fajnego. Rozglądajcie się za jakąś fajną furą. O, może nie. Może takie cabrio? Nie, czekaj, wsiadaj, bo odjadą nam. Let's go.
No mógłbym ten wóz hippisa. Ty, no farming simulator, patrzcie jakie tutaj maszyny w ogóle są. Elegancko. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie no poważnie, jak to będzie jakaś taka misja wyścigowa, to ja na pewno... Tu jest fajna fura. Bierę. Ziomek, jest sprawa. Jakiś gówniarz, widać, że tatuś kupił auto. Bierzemy. Whatever. No fajna. Gdzie ja niby tutaj? Tutaj gdzieś mam wjechać, tak? Uj! Uff! Dobra. Tutaj szosą. Aż tam gdzieś? No co wy gadacie? What? Gdzie ja tutaj muszę wjechać, żeby jakąś misję zacząć? Ludzie! O Jezus! A? Ale co ja mam tutaj zrobić? Zaraz, chwileczkę. To idzie coś na tych skuterach. Jestem tego pewien. Dalej, dawaj, dawaj. Zobaczcie jaki kaskader. No dobra, zejdziemy sobie tutaj. No ciekawe, ciekawe. Co tutaj się dzieje? Dzień dobry. Okej. Okay. I know. No one ever does. A little thin for my taste. But nice. Where you going for a swim? Where do you care? You think I got a fat ass and I only swim because I float easily? I was just making conversation. Doing a three-way. A what? A triathlon. Sounds like you got way too much time on your hands. F you. You're like a stay-at-home cheerleader, do you? Pathetic. You know what? F you, bitch. I'll beat you. Come on. I promise. What? Co ja muszę zrobić? What? Perfect beach start. I got this locked in. Kurde. Shit, you need a vacation or something, lady. Dawaj, 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 dawaj. Blokuję jej drogę, blokuję jej drogę. Żebyś tylko nie zasapał, nie? Żebyś tylko nie zasapał, nie? Bo ostatnio też tak było, że... Jak tam? Dobra, odsapnij sobie. No tak właśnie w dresach i jeansach tak chyba średnio. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Pierwsza pozycja. Żebym tylko nie wysiadł, nie? O! Dawaj, nie, nie, nie! Dawaj. Dalej, dalej, dalej! Dawaj, żółty. Jak tu się szybko ten? Jak tu się szybko jedzie? Zaraz, bo ja nie pamiętam jak tu się szybko jechało na tym rowerze! A, wtedy... nie. What the... Przestań, Franklin! Tak nie? Tak nie? Okej. No nie, no ja przegram, zobacz jak ona mnie bierze. Nie pamiętam jak się robiło. A jej idź pan w cholerę z taką misją. Ten co na spacerek jedzie. Przejażdżka polna. No zobacz co on robi. No co za jełop. A jej idź pan. Nie pamiętam jak się ten sprintowało na rowerach w ogóle. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Już pamiętam jak ja mam tu mniej więcej zrobić. Dobra. I rura. Raczej nie dogonię, bo już widzę, że kondycja mu wysiada, niestety. Niestety. No, dawaj, dawaj, dawaj. No nie no, ona jest zdecydowanie za daleko. Raczej nie uda mi się jej pokonać. Bo ona tak sypie na tym rowerze, że... Masakra jakaś. Nie wiem jakim sposobem mogę ją w ogóle, bo ona o wiele szybciej ode mnie jedzie.
Dawaj, 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 ciśnij, ciśnij, ciśnij. No nie, no raczej mi się nie uda, jestem tego pewien. I... myk! O, mamuniu. Dobra, chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Coś mi się wydaje, że tej misji mi się nie uda ukończyć. No, zobaczcie, gdzie ja w ogóle spadłem, poza drogę, elegancko. Też dobrze. Hopa! Hop! Ta. To żeśmy sobie poszaleli. To chyba muszę... O właśnie, kaprz chyba muszę trzymać. To wtedy on tak bardziej przyspiesza. Tak mi się wydaje przynajmniej. No tak nieciekawie, nieciekawie ten skok nam wyszedł. Może jeszcze jedna próba? Co? Ty zobacz, gdzie ona to jeszcze... A bo to triatlon jest, to dajcie spokój, ja na pewno tutaj nie wygram. Nie wiem, że ja szybciej biegam, ale bez przesady. Nie, no chcę zobaczyć po prostu, jaka jest ta droga, żeby na przyszłość wiedzieć. Będziemy próbować tą misję tutaj obejść, albo ja sobie ją spróbuję po prostu myknąć. O, czekaj, 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 ty może ją dogonimy. Może ją dogonimy. Czekaj, czekaj, bo ona tutaj już widzę... Jest tak dosyć... Jest tak dosyć blisko, może... Dawaj, dawaj, dawaj! Dalej, odpocznij! Odpocznij! Dalej, dobra! I z powrotem! Kurde, nie! Czemu on nie chce ten? Nie skrada się! Dawaj, dawaj, dawaj! Biegnij, biegnij! No nie, przegram! Zobacz jak blisko! Zobacz jak blisko! Niech to szlak! Kurde, za długo odpoczywałem. Za długo odpoczywałem i też niepotrzebnie na tym rowerze tak spieprzyłem. Ej, nie, jeszcze raz, która godzina? Kurczę, trochę czasu nie ma, ale jestem. Nie dam się kobiecie po prostu pobić. No, dawaj, gdzie ona jest? Ty! A to ja nawet nie wiedziałem, że jak się to jen. No to teraz to na luziku ją pokonam, bo ja nie muszę nadrabiać. Panie! A, na pewno, na pewno. No to tak to na luziku, to my sobie tutaj wyrobiły przewagę nad nią. I dziękuję bardzo. Ty, to nie wiedziałem, że tak można oszukać, bo trochę to jest oszukiwanie, że w sumie tą grę sobie tutaj... Tak, o, ten jak tam pakuje, widzieliście? Dobra, tutaj sobie poczekamy. Odpoczniemy. I znowu. Teraz powinien on sobie trochę odsapnąć. Tak na luzie. A spadaj. Luzik. Luzik, luzik. Dziękuję. Great, you won. Aren't you gonna gloat? Look, we both survived. These things are about taking part, not winning, right? No, it is always about winning. All right. I gotta keep going. Some loser. Unmarried, career-driven loser! Hey, girl, you better chill the fuck out! Go to hell! Ja pierdziele, jaka wariatka. I co my tutaj dostaliśmy? 100% champion, no też dobrze. Chciałem złoty medal, dostałem złoty medal i na... To na rowerze odjeżdża i na tej nutce, że tak powiem, zakończymy dzisiejszy odcinek serii GTA 5 online. Ja muszę się do streama szykować, zachęcam wszystkich do oglądania wieczorami dobrodziejskich streamów, bo jest zabawa, jest śmiech, herbata z cytryną, te klimaty. Dziwki koks, tajski boks i zobaczymy się już wkrótce w kolejnym odcinku z cyklu GTA 5 tryb fabularny. Żegnam się z wami po dobrodziejsku, na razie, cześć, siemano.